Przez 2 dni kwietnia, tydzień przed Wielkanocą, młodzi chrześcijanie z diecezji łomżyńskiej celebrowali Światowe Dni Młodzieży. Na sali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na uczestników czekało mnóstwo ciekawych przeżyć. Odbywały się wspólne rekolekcje, katechezy, modlitwy i muzyczne koncerty. Nasze miasto było gospodarzem diecezjalnych Dni Młodzieży nie pierwszy raz, ostatni 8 lat temu. Tegoroczne odbyły się pod hasłem słów Maryi: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. W trakcie obchodów młodzież uczyła się tańców lednickich, uczestniczyła w Drodze Krzyżowej, Apelu Jasnogórskim i obejrzała musical Kryptonim Druh. Bawiła się również przy muzyce zespołów Tau, Betel, Wyrwani z Niewoli i Młode Koty oraz zespołu SDM. Młodzież w trakcie kateches i modlitw przygotowywała się duchowo na przyjście zmartwychwstałego Jezusa. Ostrów gościła ponad 1500 młodych ludzi, którzy razem przeżywali te wyjątkowe rekolekcje. Drugiego dnia uczestnicy przeszli ulicami miasta w barwnej procesji z palmami do kościoła pod wezwaniem Chrystusa Dobrego Pasterza, gdzie odprawiona została uroczysta msza święta. Eucharystia w Niedzielę Palmową, upamiętniająca wjazd Chrystusa do Jerozolimy, zakończyła 34. Światowe Dni Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej.